końcu doczekaliśmy w Polsce tak naprawdę, czy doczekamy się niedługo prawa, która będzie regulowała kwestie ride-sharingowe, które w tym momencie nie są regulowane, z czego my bardzo się cieszymy. Na pewno dotknie to rynku usług ride-sharingowych, czyli zamawiania przejazdów przez aplikację. Będzie to wprowadzało kilka istotnych zmian, które na pewno dotkną takich firm jak nasza. Jest to kwestia licencjonowania operatorów, czyli firm ride-sharingowych. Jest to kwestia również licencjonowania kierowców. Nie wiadomo, jaka będzie jakby ostateczna wersja tej ustawy. Pozostaje też kwestia bardzo ważna, bo ustawa zakłada, że rady miasta będą decydowały o tym, czy powinien być wprowadzony egzamin z topografii. Naszym zdaniem jest to bardzo archaiczna forma. Dla klientów może to oznaczać kilka rzeczy. Tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie ostateczna wersja ustawy. Gdyby to wyszło w tej formie, która obecnie jest, zakładamy, że na pewno jakby ze względu na licencjonowanie kierowców, ilość kierowców pracujących dorywczo może spaść, tak? Czyli może stać się tak, że będziemy dłużej czekać na kierowcę niż czekamy w chwili obecnej. I na pewno będziemy się dostosowali do nowego prawa, bo uważamy, że te kwestie też oczywiście powinny być regulowane. Już przerabialiśmy to w wielu krajach, więc nie powinno być z tym problemu.